Tak za ním lev podobně jako my má určité zdravotné problémy tam, ale pro nás je to bardzo, bardzo vážný meč po té červě. My jsme v ostatním meči v Blivicách ztratili 2 body a teď zrobíme všechno, aby v sobotu ten vynik na nás byl pořízený. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Czy macie państwo jakieś pytania? Michał Karbowiak, Gazeta Wyborcza. Panie trenerze, jak się będzie prowadziło drużynę, dzisiaj nie będzie prowadziło, dzisiaj się pan z nami spotyka, już po meczu się nie zobaczymy, bo jest pan zawieszony, proszę powiedzieć, czy pan już kiedyś się znalazł w takiej sytuacji i jak będziecie pracować? Tak, ja myślę, że do każdego trenera jest to największa kara, jak nie możecie być na ławce, jak nie możecie być ze swoją drużyną. Takže můžeme diskutovat, jestli 2 meče nesmí být na lávce, jestli to je dobře nebo zlé. Já to musím akceptovat, tu karu, ale očekýval jsem, že to nevím, že tak kladé, protože pro mě jako pro trenéra je to bardzo bolestné, že nemůžu být v tom meču u svojej druhé. Já dostanu informace jutro, co tohle směm nebo nesměm robit. Ještě nemám dokladné informace, takže jutro budeme věcej vidět, co je možné, co není. A Paškovič, pan když byl v té situaci, zkušel si panu, či ne? Už to pěš raz? Už jsem byl jeden raz, dostal jsem taky 2 meče, ale to bylo... Nevím, kolik let tému, bylo to Pilsnu, ale to nebylo tak, že jsem pověděl, kurva, to je červená kartka, za to 2 meče dostat na tvrdo. Nevím, co tomu povědět. Okay. Pane trenerze, jak by pan o té situaci kadrově, no bo przynajmniej tak wychodzi z tego rozeznania przed meczem, czy ta lewa strona, to pan będzie musiał montować na nowo. Nasza sytuacja jest dramatyczna. Tak to krótko powiem. Nie mamy Patyłka, nie mamy Spahicza, nie mamy Sobotu. Także, ale 11 zawodników damy dohromady a będziemy walczyć. Czy pan sobie wyobraża, że żeby to mogło potrwać dłużej już? Ja bym chciał, żeby pan jakoś powiedział o tej sytuacji kadrowej, prawda? Bo dzisiaj tych nie ma, jutro może nie być innych. Ci, co przyjeżdżają, to na razie tak sobie się prezentują, prawda? Dużo by pan musiał z nimi popracować. Jak pan to dalej widzi? Ja sam o to mówię, że ta sytuacja nie ma twarzy, ta sytuacja dla nás je bardzo trudná a je to živým znakem zapytania, jestli bude možnost ještě nebo jestli se nám zdaří něco ještě zrobit, nějaké zmocnění. Já jsem mluvil o tom, že pro nás nám nic nedá, jak přichodí 1-2 závodníci, s kterými musíme 2-3 měsíce pracovat na jejich kondici. Musíme vytřímať do zimy a tam se dobře přigotovit v tom transferovém okně. Říkám, pokud závodníci přichodí v takovém dramatičném stavu, jako tomu bylo ostatní raz, tak poprostu nerozumím ten závodníkům, že mají vůbec drzost jít na testy tak nepřigotovaný. A co jest bliżej, panie trenerze? To, że jeszcze ktoś tu przyjedzie, czy to, że jednak będziecie do końca rundy jesiennej grali w tym? Tak ja stale mam jeszcze nadzieję, że się nam podarzy niejakiego zawodnika zyskać, ale ja sam o tym mówił. Ma pan próbować sam na oku? Měl jsem, ale poprostu my musíme i v těch granicách, jaké našich možností, jaké máme. A
po prostu ty varunky, které můžeme oferovat těm závodníkům. Na to musíme páčit. Měl jsem dvou závodníků, kteří ale po prostu zvolili jiný klub, kde můžou věcej zahrát. Ma pan już pomysł, kim wypełnić lukę po Walku Sobocie? Nie zagrała ani Spachić, ani Matejów, także wydaje się, że ten nominalny lewy obrońca będzie musiał zagrać na pomocy, mówię tu o Dudu. Tak, Dudu grał w Gliwicach lewego pomocnika. Wiemy, że to nie jest jego optymalna pozycja, ale teraz jeszcze jak nie mamy Spachicze. Určitý pomysł mamy, jak to poukládat. Jutro ještě po tréninku, potom podejmeme decizie, jak to bude vyklondat, ale jasné je, že s námi budou minimálně dvou mladých závodníků. A možná se rozwiązanie také nastalo, bo všichni víme o problémach Dudu v obroně. Natomiast v ofensivě se vyradí bardzo dobře. No také porovnání může být Sebastiana Beniša też z reprezentací Polski. Czy vidí pan nastalo Dudu jako lewego pomocníka? Mojím zdaním Dudu se čuje lepěj jako levý obronca, než jako levý pomocník. Czy pan się przygląda temu, co się dzieje w klubie tak organizacyjnie? Czy wczoraj konferencja pana prezydenta, opowieści tam o różnych przejęciach, to też trochę wpływa na pana pracę, bo jak mamy przetrwać do zimy i kogoś kupować, to nie wiadomo, czy będzie za co i nie wiadomo, jak się będzie klub nazywał wtedy. I tak się ukazuje, jak pan odbiera to, co się dzieje. Tak je jasno, že já pracuji tutaj v tom klubě a je jasno, že já i tu situaci sleduju, ale já můžu jenom mluvit o tom, na co mám vplyv a jaké budou tam decizie vlastičelů. To musí oni ty decizie podejmout a říkám, já robím jenom to, kde vím, že mám vplyv, můžu něco zrobit a mojím zdáním by bylo nejlepší pro klub, pro družinu, pro mě, pro trenéra, aby co nejšipšej ta situace byla vyřešena.